Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników perfum, którzy tak często proszą mnie o filmy o perfumach męskich. Tak, wybrałam na dzień dzisiejszy 6 męskich wód, które są niezwykle modne, niezwykle popularne, bardzo przyjazne i myślę, że nieźle sprawdzają się o tej porze roku. Takiej, która jest jednocześnie końcówką lata, ale jeszcze będzie całkiem sporo bardzo, bardzo ciepłych dni. Więc pokażę Wam bohaterów dzisiejszego filmu. Aha, ale oczywiście ja nie mam tego w formie. To jest wielki flakon 150 ml. Nie mam tego w formie, bo to jest pusty flakon. Natomiast mam próbeczkę od widza, więc nanoszę jeszcze raz i będę tak powoli omawiała. Mam je ułożone, te produkty, od najlżejszej wody do takiej najbardziej wyrazistej. Bleu de Chanel jest to absolutny fenomen. Przyznaję, że miałam bardzo duży problem ze zdefiniowaniem tych perfum. Nawet miniaturkę dostałam gdzieś od widza, ale przeniosłam do innego pokoju do zdjęć. Ponieważ na mój gust, osoby, która naprawdę wąchała się najbardziej, bardziej wyraziste perfumy, a chociażby takie, które tam gdzieś widzicie za mną, perfumy niszowe, Bleu de Chanel wydaje się wodą łagodną, delikatną, prawie zwiewną. Ale to jest pułapka w myśleniu, bo to są po prostu perfumy o takiej specyficznej konstrukcji. One nie mają nikogo drażnić, a przede wszystkim, jak wyczytałam na stronach Chanel i Wam też raz czasem tam zaglądać, to są perfumy, których używa się w sposób specyficzny. Rytuał perfum jest tutaj ważny. On polega na tym, że już wreszcie możemy robić to, co do niedawna było jeszcze takie trochę faux pas, czyli ja pokażę Wam, można je używać w ten sposób. Czyli psikamy się wielokrotnie. Zaglądam na moje notatki ze strony Chanel. Tu jest informacja taka, że do spryskiwania się na ubrania, na skórę w sposób rozrzutny. Czego nie znajdziemy tego opisu przy innych produktach. Woda klasyfikowana jako aromatyczno-drzewna łączy. To są akurat informacje ze strony producenta, nie ze strony Fragrantiki. Łączy ożywcze cytrusy i rzeczywiście te cytrusy w nucie głowy są niesamowite. One się pojawiają później, oczywiście takie same. Bleu numer 5, więc te cytrusy chyba wracają, więc łączy cytrusy z nutami aromatycznymi. Nuty aromatyczne to są ogólnie szeroko pojęte nuty ziołowe, z siłą nut aromatycznych i szeptem suchych nut cedru, czyli nuty drzewne, plus ślad sandałowca ciepłego i zmysłowego. I takie te perfumy są. Ja już nie mogę nic dodać, nic ująć. Po prostu na klasyk. Ulubienie z młodych, a jak się teraz okazuje, za młodymi poszli, powiedzmy, ludzie dojrzalsi i już dojrzalsi także chętnie sięgają po te perfumy. Kolejnym produktem, który z kolei otrzymałam od widza, to jest teraz Trussardi My Land. To jest, no powiedzmy sobie, albo tester, albo wnętrze opakowania. Opakowanie wygląda inaczej, tu na zewnątrz jeszcze jest taka coś w rodzaju obręczy, ale zapach jest niezwykle ciekawy. Ja sobie go tu naniosę na przegub, ponieważ jest nadzwyczaj dyskretny i ma świetną reklamę, już Wam opowiadam. No tutaj naniosłam. To jest bardzo ładny, stonowany produkt. No polecam naprawdę jako taka kompozycja niedrażniąca. 2012 rok. Ciekawe, że nosem jest Aleksandra Kosiński. Jakież to są nuty? Skóra, drzewo kaszmirowe, mandarynka, fiołek. Ja myślę, że tu chodzi o liście fiołka. Kompletnie niekontrowersyjny produkt. Bergamotka, nawet jest tu lawenda i wetiver. Kochani, w ogóle wetiver się teraz często pojawia w perfumach w połączeniu z cytrusem. Kalone, to jest taka nuta nowa, która ma dawać efekt nut. Sztuczna, syntetyczny efekt wodny i bubtonka. Bubtonka, który nie jest bobem wcale, tylko takim drzewem po prostu. Ale daje bardzo szczególny zapach i no w tej chwili jest wszechobecny i bardzo modny. Więc Trussardi My Land, niekontrowersyjny, idealny na tę porę roku. Polecam szczerze. Kolejny produkt, który świetnie się sprawdzi właśnie w tej roli. Ja już raz pokazywałam, robiłam film o tym. To jest First Instinct Abercrombie & Fitch. Nawet Wam pokażę, że to jest w ogóle taki trend teraz na te łagodniejsze perfumy, bo nawet można powiedzieć, że opakowanie takie dyskretne, trochę srebra, trochę ciemnego koloru. To z kolei są perfumy pachnące
Ja wam kiedyś mówiłam, że pachną jak kiwano, ale kto to wie, co jest to kiwano? No to jest taki ogórek, ale przede wszystkim jak gin z tonikiem. W nucie głowy są bardzo podobne do takich bardzo znanych starych perfum Aqua Men Rocha. Także jak też je sobie tu naniosę, jak chcecie wiedzieć, jak one pachniały, bo no, niestety były niezłe perfumy, ale się nie przyjęły, co niestety się bardzo często zdarza, za często. Więc te perfumy, och, no też zaczynają się bardzo, bardzo ładny, dyskretny. No to można powiedzieć perfumy dla dyplomatów w dyskretny sposób. To stosunkowo nowa rzecz, nawet bardzo. 2016 rok. Określany jest jako aromatyczny fougère. Kreator Philip Romano. I teraz tak, melon, bo to kiwano bywa nazywane melon, melonem kiwano, melon gin z tonikiem, piżmo, znowu liście fiołka, zamsz. Ten zamsz się będzie pojawiał. Szechuański pieprz, ambra, cytrusy. To są nuty, które wyczuwają ludzie najbardziej, tak, w takiej kolejności. I mam jeszcze dla was trzy produkty. Mr. Barbery. Kupiłam sobie próbeczkę. Tak on wygląda mniej więcej tak jak ten. Tutaj, zaraz wam pokażę. Ups. Tylko po prostu ten jest poprzeczny, powiedzmy, a Mr. Barbery będzie pionowy. Najmniej tego złota. Przy okazji sobie powącham, bo uwielbiam My Barbery Black. Mr. Barbery. Też się wpisuje w ten trend uniwersalnych, bezpiecznych perfum. Zaraz sobie to od razu potestuję, bo to jest kolejna ważna cecha tych perfum, które powstają w ostatnich latach. One są nietrwałe. Dlatego jest ten rytuał spryskiwania się nimi, psik, psik, psik. Coś, co do niedawna uchodziło za taki efekt mało subtelny. Niestety teraz już tak się będzie perfum używało. Mr. Barbery, to mam tutaj, więc nanoszę jeszcze raz. Ops. Te perfumy się najciekawiej rozwijają z tych wszystkich, które tutaj wam pokazuję. Mianowicie one zaczynają się jakąś taką nutą, nawet gorzką bym powiedziała, i ewoluują w stronę ładnych, bezpiecznych perfum, które nie są kontrowersyjne, nie drażnią. No ideał, perfumy ideał. Ja nawet nie wiem, czy ten filmik się nie będzie nazywał perfumy idealne, 6 idealnych perfum dla mężczyzn. Ale zaglądam jeszcze do notatek. Chyba, że sobie ich nie zrobiłam. Jest My Barbery 2016 rok. Francis Courquijon, najprawdopodobniej taka jest wymowa. Woody Aromatic, czyli aromatyczno-drzewny, czyli poruszamy się ciągle po tych klimatach. Co ludzie wskazują jako najistotniejsze nuty? Grapefruit. I to właśnie ten grapefruit z cedrem. No i kardamon. Ja jestem nieodporna na kardamon w męskich perfumach, a damskich na brzoskwinie. Więc grapefruit, cedr, kardamon. Są tu nuty brzozy, wetiveru, ten o którym już nieraz mówiłam, gałka. Następnie drzewo gwajakowe. Wiem, że byłam proszona film o drzewie gwajakowym, pamiętam. No, właściwie teraz sobie przypomniałam. Drzewo sandałowiec, mięta. Mięta się często pojawia też w perfumach teraz. Znowu lawenda, mech, benzoin, amber wood. Taka kompozycja. Jeszcze raz zaglądam na to, co tutaj zostało. No, absolutnie niekontrowersyjne perfumy, bezpieczne. Teraz taki troszeczkę cięższy gatunek, mam próbeczkę. Givenchy Gentleman Only wersja Intense, czyli ta ciemniejsza po prostu. To może jeszcze powącham najpierw. No ja już w tej chwili prawie tej nuty nie czuję, ale tu będzie chyba bubtonka. To właśnie jeszcze raz nanoszę tu na skórę. No nuta głowy rzeźka. Kiedyś powiedziałam, że te perfumy trochę mi przypominają Bleu de Chanel. Może zasugerowałam się estetyką opakowania, bo tu jest niestety więcej właśnie takich nut wyrazistych, zaraz do nich dojdziemy. Jean-Jacques jest autorem tych perfum, one są z 2014 roku, Oriental Woody. No więc to wszystko, co orientalne, będzie miało więcej nut wyrazistych, słodkawych. I szukamy, no bubtonka właśnie, skóra, kadzidło, to jest to, co ludzie wyczuwają jako najbardziej istotne nuty. No tak, jestem bubtonka. Ambra, patchouli. Brzoza, znowu cedr, pieprz, pomarańcza i vetiver. Czyli ten bubtonka, który jest w Black Opium, który jest w Good Girl Karoliny Herrery z tym bucikiem, a nawet w tym Abercrombie & Fitch, albo przynajmniej ja go wyczuwam. First Instinct, bo on mi się kojarzy, to jest oczywiście damska woda z takim letnim odpowiednikiem Karoliny Herrery Good Girl. Takie to są perfumy i taki na koniec, najbardziej wyrazisty z wyrazistych. Dostałam flakon od widza, ale tam jeszcze są perfumy. Pomyślałam sobie Invictus od Paco Rabanne. Pomyślałam sobie, że to na pewno będzie bardzo tandetny flakon, bardzo tandetne perfumy.
No i się zawiodłam w pozytywnym znaczeniu tego słowa, ponieważ perfumy, ja już je wącham, one z tych sześciu są najbardziej wyraziste, a to dlatego, że tam jest bardzo jedna wyrazista nuta. Mamy tutaj jaśmin, czyli komponent raczej typowy dla perfum damskich. Ja tu też wyczuwam te klimaty związane z tym bobem tonka, który tak teraz gdzieś tam po tych perfumach wędruje, ale jeszcze raz je sobie tu naniosę. Jest. To już resztki, ale tam jeszcze są na te moje testy. Tu jest dużo ciekawych nut. Już Wam mówię. Invictus Woody Aquatic, czyli wodno, drzewnowodny. 2013. Nuty morskie ludzie wskazują jako najbardziej wyraziste. Ciekawe perfumy. Grapefruit, liście laurowe, czyli ten, który znamy z kuchni. Mandarynka, szara ambra, czyli ambra naturalna. Drzewo gwajakowe znowu wraca, czyli tak, będzie ta wracała. Wetiveria, drzewo gwajakowe, mięta. No, takie nuty powtarzające się. Jaśmin właśnie, czyli taki najbardziej kwiatowy z kwiatów, najbardziej kobiecy z kobieców składników, więc domyślam się, że tu jest tylko kilka atomów, ale to wystarczyło, żeby te perfumy, chociaż ciągle dość bezpieczne, albo przy należące do tej grupy bezpiecznych, to jednak najbardziej wyraziste. Mech dębowy Patchouli. No, myślę, że nie na darmo jest to hit, ponieważ no to, te składniki sprawiają, że te perfumy są bogate i złożone wewnętrznie, takie niejednoznaczne. Autor Weronique jest tu kilku autorów. Dominique Ropion, Olivier Polsch. No, Olivier Polsch to jest syn Jacques'a Polsch'a, który z kolei u Chanel pracuje od lat. Anne Flipeau i właśnie Weronique Nyberg. Chyba albo źle zapisałam. No to by było na tyle, jeśli chodzi o takie perfumy bezpieczno, letnio, uniwersalne. Jeśli macie jakieś swoje przetestowane typy, albo z tych, które ja testowałam, wy testowaliście je również i na przykład używacie ich od bardzo, bardzo długiego czasu i macie jakieś inne spostrzeżenia co do sposobu ich noszenia, zachowywania się na skórze w zależności od różnych czynników, to po prostu dajcie znać, na pewno wzbogaci to, co mówię, a inni chętnie będą to czytać. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa, pa!